Siemanko, drodzy, witam was, ja jestem Bez6 i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Sims. Nie wiem, które to. Nagrywamy dalej na live'ie z rzędu. Live zadecydował, że jeszcze ma to trwać. Moje męki! Nie no, żartuję, gra mi się podoba. W ogóle w pozornym, gra mi się podoba. Może dlatego, że nie jest ciężka? Dobra, praca zaraz będzie. Widzę, że nasza postać jest aż zbyt szczęśliwa, bo nic jej do szczęścia nie trzeba. A dobra, niech zjedzmy na szybko sok pomarańczowy. Zjedzmy na szybko sok pomarańczowy, to już zabrzmi. Praca zaczyna się za 2 godziny, więc myślę, że nasz sim będzie szczęśliwy. Szkoda, że nie może plewić i odchwaszczać właśnie podczas jedzenia, to było fajne. Rzuć komuś szalone spojrzenie. Dobra, niewiele z tego da rady zrobić. Nie, niech idzie do pracy. Dobra, jesteśmy w klece. Dlaczego zabrałem ci prawo głosu, Aleksy? Alex, bo ty chcesz mnie wykończyć. O, żeby było AlexXJ. Aleksiejs, ja go tak w myślach sobie nazywam. Osoba, która jest na każdym live'ie, ale najchętniej by chciała, żeby zawsze było widać moją tłustą mordę. Awans! Jej! Jeszcze dziwniejsze ciuszki. Jeszcze bardziej nerdowskie. Ale jednocześnie stwierdzam, że on to robi specjalnie, bo chce mnie wykończyć. Nie, tylko odchwaszczaj nasze jabłonki. To jest wizytówka naszej serii. Jabłonki muszą być wyczyszczone, wypieszczone i gotowe, bo robimy kontrabandę przez Putina. Tak, obok Putina dokładnie, ale okej. Praca. Co musisz zrobić? Wykonaj 2 prace wolnego strzelca. Okej, dobra. Ale najpierw jabłonki. Jabłonki są najważniejsze. O Jezus, Alex, proszę cię, zlituj się. Czuję się nieswojo. Nie będzie chodził z krzywymi nóżkami. To po podlaniu wszystkich roślinek możesz iść do łazienki. Pozwalam ci. Pielcie jabłuśka! Pielcie jabłuśka! Nawet w podlewanku. Dobra, o której jest praca? Pracę za 13 godzin. Praktycznie w ogóle nie mam weekendu. Oczywiście. Jesteś spięty. Dobra, i teraz... Cholera jasna. Chcę, żebyś programował. Zacznij pracę jako wolny strzelec. Skupiony. Aha, czyli przez ten twardy dysk. Słucham. Szukam kogoś, kto zrobi blok o moim kocie. No tak, widzę, że Simsy są bardzo takie życiowe. Muszę zobaczyć, co tam... No tak. Muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Pisanie blogu o kocie trwa tak długo? Nie mógł użyć gotowych skryptów? Dobrze, a który mamy poziom kariery? 6. Zgaduję, że maksymalnie jest 10. Czemu ty się przy tym nie bawisz? Przecież to vlog o kocie. A nasza żaba dzielnie tutaj... Ty, ona żyje jednak. Rusza oczkami i oddycha. Jeszcze chwilę! Jeszcze chwilę! Może nam zapłacą! Może nam zapłacą! No, dawaj! Dawaj! Wiem, że już jesteś w ogóle w tragicznej sytuacji. Już nie każę ci tego sprzątać, dobrze? Skończ tego bloga. W związku z ubaną... Dręczyła mnie pewną wyrzucie w związku z ubaną wynoszącą do wykonania tak ważnej pracy, ale udało ci się świetnie. Wielkie dzięki. Ale czy... Nie wiem, ile zarobiłem w końcu, bo nie zauważyłem. Okej. Chyba łóżko będzie trzeba wymienić na lepsze. No, następny zakup to łóżko, które regeneruje więcej energii. I liczmy, że będzie duża różnica. Praca za 2 godziny. Świetnie. Wstawaj! Zjesz coś na mieście, więc teraz weź szybki prysznic. Pracę zaczynasz za 18 minut. Nie denerwuj mnie. Dobra. Zobaczmy łóżka. Właśnie mamy łóżko o nazwie... Łóżko Mod Pod, tak? Czyli najgorsze.
O Jezus, jak widzę, że to jest tragedia. Malarskiej. 12 tysięcy. Świetnie. A pojedyncze łóżka? 8,5 tysiąca. A, złagodzenie stresu, takie łóżko by nam się przydało. Okej. Już coś lepiej będzie. Mała poprawa niestety. Uwaga, cytuję Aleksieja. Mam plan podbicia świata. Posadź więcej jabłonek i podbij za pomocą armii jabłkowych żołnierzy. Podbij świat. Proszę. Armia jabłkowych żołnierzy. No, można i tak. Wąt roboty. Mogę korzystać z telefonu? O, czekaj. Wynajmij usługi. Aha, to będzie dopiero jak wrócę. Świetnie! 553 zimolony. Boże, kupiłem łóżko, kobieto, a ty mi już raty. Kurczę, Schengen. Nie ma mnie w domu, przykro mi, jestem w pracy. Tylko nie widzę, żeby się zmniejszała ilość tej pracy, to mnie zaskakuje. Zawsze w Simsach było tak, że na początku pracował się tak jak chomik, tak? Później miałeś więcej luzu. O, właśnie, świecą jabłuszka. Czyli można będzie je ewoluować. I nikt się nie zachwyca moimi jabłonkami. Opryskę przeciwko owadom. Aha, czyli tam się coś zalęgło. Nie wiem, czy ja pracuję do 16, czy do 17. Czy ono tu przychodzi za każdym z jakiejś w okolicy? Jak była ta rakotowa armia, to będzie jabłkowa gwardia. No. Ale zarobiłeś hajsy. Dobra, opłać szybko rachunki, nie denerwuj się, zaraz się uspokoimy. No nie gadaj, że nie możesz, jesteś zbyt spięty. To weź sobie prysznic. Prysznic się powinien rozluźnić. Znowu się... Dobrze, że się zjawiłaś. Muszę się przed tobą wygadać. Zaproś do środka. Ja ci się muszę wygadać. Wyrzuć to z ciebie. O! Dobra, wiem, że ma być miło i przyjemnie, ale jabłonki to jabłonki. Boże, on to długo opryskuje, a na dwóch są robaki. Zobaczymy, czy weźmie się za wszystkie, czy weźmie się tylko za jedne. Nie, wziął się za wszystkie, dobrze. Ewoluuj, ewoluuj. Nie, nie zbieraj, jeszcze nie zbieraj. Czy on gada do nich, dlatego one ewoluują? Zaczynam mieć takie wrażenie. Co ją tak śmieszyło, że muszę naprawiać te badziewie?
Jezus, jaki syf. Dobra, nie to trzeba zamówić sprzątaczkę. Mama woła do spania. Jabłka ważniejsze niż kobieta. No pewnie! Jabłka zawsze są ze mną. Nie opuszczają mnie. Boże. Jaki syf. Też bym na tym nie siadł. Umyj. Jedzenie zabierz za chwilę. Umyj to też sprzątnij. Odzyskaj części. A później kontynuuj wytwarzanie. Boże, bardzo spięty. Jak on jest bardzo spięty przy takim życiu, to ja to w ogóle jestem. Przydałby mi się masaż. Dobra. Brun na chwilę. Okej, okay, i co ty robisz? Troluj na forach. No, jak można się odprężyć? Kobiety same przyjdą. Dobra, zapoczynaj do pracy. Gorzej tylko, że właśnie, że... Dobra, do roboty. Okej. Okay. Wiesz, chyba wszyscy oglądali American Pie. Z jabłkami może też coś tam tego. Tu dziura, tam dziura. Wszystko da się zrobić. Urocz. Świetnie. Jest. Mój sim jest zmęczony. One fajnie chodzą, jak są zmęczone. Takie zombie. Nie. To będzie frutifilia. Do drzew dendrofilia, a do jabłek trutifilia. Frutifilia. Coś takiego. Albo apelfilia, bo to zawsze musimy... Nie wiem, jak są jabłka po łacinie. Nie powiem ci. Aż tak nie jestem inteligentny. No to znowu przyszła. Zawsze jest uśmiechnięta, jak przychodzi. Masakra. Kto się zajmie moimi jabłuszkami? Dobrze, poszła. Mój sim będzie mógł iść spać. Dobra, świetnie. Gorzej, że jest dopiero środa. On już jest tak zmęczony. Dobra, ale nie obchodzimy to. Podlewa jabłka. Jabłka ważniejsze niż sen. Podlewaj. A później zbierz cały plon. Chcę go wykończyć. Chcę, żeby padł na podłogę w końcu. A, udało się! Tak! No i się obudził. Boże, w Simsach dwójce to by spał jak zabity. I obudziłby się dopiero, jakby miał pełny pasek. No i poszedł spać w końcu, jak niech śpi. Zobacz, czy ten pasek energii coś szybciej pójdzie. Zobaczymy, jak tutaj się obudzi. Dobra, jest pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. 40. A mój sim jest wyspany. Nie budzi się co prawda, ale on już jest wyspany. Wbrew pozorom. Weź gorący prysznic, opróżnij i zjedz śniadanie. Jajka na toście brzmią dobrze. Spadaj złośliwcze.
A tosty z jajkiem to nie jest ciężka podlewa, ale to jest proste. Potrzebuję rozgrywki. To sobie pozbieraj jabłka. Będziesz miał rozgrywkę. Nie będziesz miał, bo źle to robisz. Jedną ręką zbierasz całą jabłonkę. W ogóle jak on to robi? £550 za jabłka. Dobra. Niech teraz sobie pogra. Niech ma radość z życia. Kto sprawdził Escape'a? Co on gra? Hajo! Hajo! Nie, nie, anuluj. Chcesz iść do pracy. Dobra, masz dobry humor. Znowu przyjdzie Dorota, jak ciebie nie ma. Dorota zawsze przychodzi, jak ciebie nie ma. Czekaj, Tomek zaprezentował własny pomysł na grę i prezes jest zainteresowany. Problem w tym, że chce wprowadzić do projektu kilka zmian, po których całość stanie się raczej beznadziejna. Tomek może realizować swój projekt w takiej postaci, jaki zamierzał, licząc na to, że sam się obroni albo przedstawić go innemu. Nie. Trzymaj się oryginalnej koncepcji. Prezes by nie krytykował, pozostaje dyrektorzy wyczuwając negatywny energię, zamykając projekt, zanim jeszcze dostał szansę na rozwój. O. O, prezes mnie wychujał. Okej, ale już 17 powinienem wrócić do domu, tak? Oprócz tego, że moja zabawa legła w gruzach, to ogólnie jest w porządku. Odchwaszczaj! Pani jabłonka z parku konkretnie. To tam nasionka wzięliśmy. Ale dobrej jakości są te jabłonie, więc raczej po odchwaszczeniu się jeszcze ucieszą, więc jest dobrze. Trzeba to odchwaścić. No i w sumie przydał... Serio? Narzekaj na problemy. Kobiety, dawno u ciebie nie było. Co robisz? Narzekasz na problemy. No, znowu mnie przytuliła. Romantyczne. Gadka na podryw. Guna and Hugo. Floopy. Miss Stevie Flina. Avenue Smishy. No. Anuluj to. Nie płacz. Ja wiem, czemu ona tu przychodzi. Ona tu przychodzi grać na komputerze. Wszystko jasne. Ja tak robiłem, jak byłem w podstawówce. Wszystko teraz zrozumiałem. Dlatego na to... Ona nie ma w domu internetu. Wyłączyli jej internet. Teraz chodzi po ludziach i gra w gry. No i wszystko jasne. Co to? Pozmywaj. Boże, Bielak sam zmywa? Dlaczego w tym zlewie? Nie swój. Laska, albo idziesz ze mną spać. No. To już grajse. Tragedia. Wiedziałem, że musi chodzić o coś materialistycznego. O, jeszcze szuka miłości na czacie. Wszystko jasne. No, wspólnie spędzony czas. No nie ma za co. Jakby moja postać czas mogła pójść do klubu. O, to było fajnie.
Właśnie kiedyś się zastanawiałem, czemu w Simsach nie ma papierosów. Oczywiście są niezdrowe, nie? Okej. Okay. I to by było takie niefajne, bo w Simsy grałem dzieci. Okej, okay, ale czy seks i zdrady małżeńskie to jest dobre dla dzieci? Tak zawsze mnie to zastanawiało, nie? Nie wiem. Nie, papierosy powinny powodować uzależnienia i kosztować strasznie dużo, żeby każdy wiedział, że papierosy nie są opłacalne. Wiecie, taki system edukacyjny, żeby to była edukacja dla dzieciaków, żeby wiedziały, że palenie jest złe, tak? To by było coś sensownego, tak? No tak to... No tak tu nie ma i może lepiej. A, ciężko powiedzieć. Zjesz śniadanie i masz podlewać jabłonki. Jabłonki do... O Jezu, spaliłeś naleśniki, jakim cudem. No jeszcze nie będzie ci smakowało. Nie wiem dlaczego, ale jak Sim jest spięty, to podlewanie roślinek powinno go rozluźniać. Przynajmniej według mnie. No Boże. Boże, owady mi się zalęgły. Czemu tu nie ma ogrodnika, się pytam. Why? Jaki boss, patrzcie. Patrzcie, jaki kozak. Oni jeżdżą mini kuperami. O Jezu, zniknął. Aha, bo się czas przyspieszył. O, teraz zrobiło dobre przyspieszenie czasu. To takie do pracy. Aha, i przestało. Ciekawe dlaczego. Hejtersko na hejt, no tak. No, to teraz będzie weekend, więc trzeba zrobić to jedno wyzwanie, tak? Trzeba zrobić to wyzwanie. Jak zrobimy wyzwanie na pracę, to w przyszłym tygodniu będzie awans, tak? Bardzo spięty. Jesz wybrał się na jogging. Tyle wygrać. Jesz wybrał się na jogging. Przestań nosić tą czapkę! Nie mogę. Wstrzeli się? Wstrzeli się czy się wróci? Wstrzeli się czy się wróci? Wstrzeli... O, prawie się wstrzeliła. 10 minut zabrakło. Okej, okay, oprócz tego, że jest mój w tragicznej sytuacji. Jej, praca za 3 dni. Praca za 3 dni. Opryskaj przed owadami. Już! Do oprysku! Roślinki mają być w dobrej kondycji. Po to nasie małe jabłonki. Ewoluuj. Aha, czy jak się puszczą, to można ewoluować. W sumie myślę, że każda normalna osoba miałaby tak 4 krzaczki. Ja myślę, że mam trochę za dużo tych, za dużo krzaczków po prostu. To jest problem. Oczywiście wiecie, zarabiam coś za to, tak? To jest spoko, ale... Graj w grę. I poszedł spać. Dobra. Więc śpi. Mam nadzieję, że się nie obudzi, jak kliknę cokolwiek innego. Kurde. Do spania. Śpi. Wiem, że śmierdzisz. Dalej, weź sobie gorący prysznic. Właściwie nie wiedziałem, że gorące prysznice skłaniają do flirtu. Ale najpierw miałeś się umyć. A dopiero później. Nie szybki, gorący. No, dobrze. Dobrze. Później. Okej.
Nowy poziom gotowania. Świetnie. Piąty poziom zdolności kulinarnych. Już prawie jestem jak... Wiecie kto? Nie wiecie? Ja też nie. Wykonaj pracę wolnego strzelca. Programu zatrudnij się jako wolny strzelec. Dobrze. Po zobaczeniu jednego z nich na pewnej konferencji stało się dla mnie jasne, że muszę mieć własnego mechanicznego miksologa. Aha. Nie wiem, kto to jest miksolog, ale jeśli mój sim to pisze, to znaczy, że umie. Programowanie na szóstym poziomie jest, jest. No to świetnie w takim razie. A więc siódma kariera już jest. Siemaneczka. Więc będzie już zaliczony etap pracy. Widzę, że żaba cały czas mi pomaga, tak? Bo obejrzyj ten obiekt. Cały czas w trakcie pracy ogląda żabę. O informatyku i jego żabie. Swoją drogą ohydny jest ten gabinet. Coś mi się nie podoba. Latający sim. Jestem ciekaw, czy to przerwało jego pracę, czy będzie kontynuował od pewnego momentu. Zmieniam sobie tu też na takie ładne deseczki. Więc mój dom musi się zmieniać, tak? To ma być elegancko, a nie jakieś... jak u Wiochmana. Weźmy... Nie, nie. O, weźmy tą moją może ulubioną. Krzykliwe, pobudzające, zielone, szpetne. A, to jest fajne. Niech pobudza go do pracy w takim razie. Dobra, i tryb życia. Co będzie robił? Zwariował, tak? Świetnie. Kontynuuj... A, kontynuuj pracę jako wolny strzelec. Świetnie. Wręcz doskonale. Czy ona znowu przyszła? Przyjdź do ciebie na chwilę. Zgadzam się. I... Nie, ale zaproś do środka. O, stój. Zlokowałem ją. Cześć. Plotkuj. A ta znowu poszła do kompa. No oczywiście. Ta ona w sumie... A coś ty taka, spróbuj pocieszyć. No, bądź jak prawdziwy bielak. Będzie dobrze. Tata... No już lepiej. No to dobrze. Tamta znowu poszła grać. Aha, od tego momentu będziemy przyjaciółmi, tak? Aha, no gra w Simsie znali, tak? Tak, dobra. Dobra. Czy moje roślinki są w dobrym stanie? Tak, są nawet w lepszym niż dobrym stanie. Mogę je jeszcze ewoluować. Aha. Dobra. Opryskaj. Podlej. Odchwaszczaj. Niech kobiety idą do domu. Ty masz jabłonki. I po tym wszystkim nie zbierze cały plon. Niewolnicza praca. Kurde, jak ja później będę grał innymi simami, skoro tutaj już tak bardzo jestem do przodu. Dobra, teraz zbieraj plony swojej pracy.
Ty znowu wróciłaś? Okaż podziw, chyba tylko tyle mogę jej dać. Że ci się chce tu przychodzić. Podaj obiad. Spaghetti! Ale rozmawia ze mną całkiem sporo, jak na to, że przychodzi tu tylko grać. Mamy sweet focie. Nie skończyłam mówić, a to zamknął drzwi. Haha, jela. Dobra, rób to spaghetti. Co ona mówi sama do siebie? Doruta jest rozbawiona. Zawołaj na poślinek. No można i tak. Czekaj. No, czekaj na problemy. Przed całkiem... Proszę. Ja dziękuję. Więcej opcji. Romantyczne. Gadka na podryw. Nie, nadal nie. To nie są Simsy 3. Tam było to banalnie zrobić, żeby odbić komuś kobietę. Tutaj to jest hardcore. Naprawdę hardcore. 7 godzin. Sprzątnij. Dzięki, mi też się z tobą miło. Yes! Nie powiem, jak to wygląda. Okej, będę milczał, ale... Dobra, chciałbym dożyć do awansu, ale pracę dopiero za 2 dni, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was na kolejny odcinek The Sims 4, który będziemy nagrywali w... Już w trochę innym terminie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zepsuła mi komputer. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sims!